Bądź wytrwały! Bądź wytrwały! Bądź wytrwały! Chciałem się podzielić jedną historią z mojego życia. Bardzo miłe to wspominam. To będzie historia o rowerku. Kiedyś, jak miałem 5 lat, dostałem rowerek zielony i zacząłem naukę jazdy na tym rowerku. Miałem z tyłu takie małe kółka. Czy jak to się tam, takie kółeczka malutkie, i jak jeździłem, żebym się nie przypadkiem nie wywalił na zakręcie. I wszystko było bardzo dobrze, dopóki mój znajomy się nie przyjechał, który był większym trochę ode mnie, i on spadł na lewą stronę i jedno kółko złamał. To byłem... straszne. No tak, no było mi bardzo smutno z tego powodu, ale po tym, jak sobie jechałem, nie pamiętałem o tym, że jednak nie mam tego kółka. No i zdarzyło mi się, że parę razy to się wywaliłem i bardzo mocno, ale z tego dużo się nauczyłem, gdyż zrozumiałem, że muszę uważać na lewym zakręcie, żeby zbyt szybko nie skręcać i żeby sobie nie zaszkodzić. No i co, nauczyłeś się na tym rowerku jeździć? No oczywiście, że się nauczyłem. Metodą prób i błędów teraz jestem znanym... kolarzystą ukraińskim. Ukraińskim kolarzystą. Czyli, no dobra, to co ci dała ta nauka jazdy na rowerze? Ta nauka jazdy na rowerze dała mi to, że co by się nie wydarzyło w twoim życiu, musisz być wytrwałym i stałym tym, co robisz. I to jest właśnie temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli... Czyli wytrwałość i stałość. Dobrze, Paweł, no to opowiedz, jakiś taki przykład nam podejść ze swojego bogatego życia w doświadczenie. Jak ty w sytuacji takiej, no, gdzie trzeba było być takim twardym, wytrwałem, jak sobie z tym radziłeś? Na pewno wiele z was, i ja też się mogę takim podzielić świadectwem, że wielokrotnie przychodziłem do kratek konfesjonału na przykład i spowiadałem się z tego samego grzechu i przeżywałem po prostu koszmar i dramat, że znowu coś zrobiłem, znowu upadłem, znowu się nie poprawiłem. I to wszystko nie ma sensu. Ale dzisiaj z perspektywy widzę, że to były właśnie takie małe kroczki. I właśnie spowiednicy zawsze mówili, żeby być wytrwałym, żeby szukać sposobu. I ciągle szukałem, coś przeczytałem, kogoś spotkałem, kogoś poprosiłem o pomoc. I tak malutkimi kroczkami przez lata temu grzechowi się wyrwałem. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem wolny. I to po prostu mi udowadnia, że to, o czym pisze ojciec Jordan w Zachętach i Upomnieniach o wytrwałości i stałości, no to jest głęboka prawda, że bez wytrwałości i stałości nie zrobisz żadnych postępów w życiu duchowym. No to może przeczytamy właśnie u ojca założyciela właśnie o wytrwałości i stałości już na poważnie. Oczywiście. O jakże wiele błędów ma człowiek. Jakże ciężkie walki musi staczać z samym sobą. Jeśli chce siebie przezwyciężyć, jeśli chce przezwyciężyć swoje wrodzone błędy, jeśli chce odnieść zwycięstwo nad swoją naturą, tak łatwo można się zniechęcić, jeżeli wciąż popada się w te same błędy. Dlatego wytrwałość, cierpliwość, stałość w zwalczaniu błędów, zwłaszcza owego głównego zła, pychy, która mniej lub bardziej tkwi w każdym człowieku. Nie zniechęcać się, tylko cierpliwość, wytrwałość. Ojciec założyciel dzieli się swoim doświadczeniem też walki z grzechem i
walki z Pychą, która też jego dotyczyła i też musiał się z nią zmagać. Niesamowite to jest, że pisze właśnie do swoich synowych, duchowych synów i córek o tym doświadczeniu właśnie przezwyciężania siebie i jak ważna jest właśnie ku temu cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do dobra. Tak, i myślę, że też sobie jakoś tam, no teraz sobie też tak przypomniałem, że miał szczególnie, często, nasz założyciel bardzo często miał próby, nawet szczególnie wtedy, gdy założył nasze towarzystwo, te jakieś tam początki i też miał tak, że mu się nie chciało, miał taką sytuację, że chciał po prostu wszystko zostawić, porzucić, no taki kryzys przeżywał, ale jakby ciągle jakoś szukał tej pomocy u Pana Boga, ciągle jakoś starał się, no tak, żeby... Nie zostawił jakby tego dzieła, bo wiedział, że to jest wola Boża, tak, nie? Że być może nie ma owoców takich, jak on by chciał, ale był przekonany o tym, że to jest wola Boża i że trzeba być właśnie wytrwałym i stałym w rozwijaniu tego dobra, a to Pan Bóg da owoce. Myślę, bardzo życiowe, co nie tak w naszym życiu, ile razy się spotykamy z takim momentem, że albo nam się nie chce już, albo uznajemy, że to wszystko jest bez sensu, ale z drugiej strony jesteśmy przekonani, że to, co robimy, czy to, czego się podjęliśmy, no jest dobre, nie? A więc cierpliwość, wytrwałość i stałość. Trzy słówka. Trzy. Pisze ojciec Jordan, jeśli byście mogli prześledzić dzieje ludzkości, cóż byście tam zobaczyli? Iluż ludzi zaczyna to lub tamto? Zaczynają jakieś dzieło, ale oto przychodzą przeciwności, nikłe skutki i inne niepowodzenia. I cóż wtedy czynią? Rzucają to dzieło. Nie należy więc pozwolić, żeby nas zraziły trudności, nieprzyjemności, przeszkody, lecz należy z wytrwałością i stałością kontynuować studia konieczne dla waszego powołania, pamiętając o przysłowiu: kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym padaniem. No i jakbyś to skomentował? No, jak zacząłem się uczyć języka polskiego na przykład. Mhm. Tam, skąd ja pochodzę, akurat w moim regionie, no to tam po polsku nikt nie rozmawia, oprócz księży salwatorianów, którzy u nas posługiwują. I jak zaczynałem się uczyć polskiego, no to nie było to tak bardzo łatwo. Ale też dzięki temu, że w nowicjacie, czy z początku w postulacie, no to większość chłopaków no to byli z Polski, to nie miałem wyboru i po prostu powoli do przodu uczyłem się, myliłem się i do teraz też poprawnie nie mówię, ale jednak jestem wdzięczny Panu Bogu za to każde doświadczenie, które może czasami nawet nie było zbyt dobrze, no bo się denerwowałem często, że no czemu nie umiem mówić tak, jak mówi przeciętny Polak porządnie, jak taki Kowalski. No bo tak jest, no trzeba próbować robić coś z tym. Tak, jak się nauczyłeś jednego słowa po polsku, to jeszcze nie mogłeś powiedzieć, że umiesz mówić po polsku, ale nauczyłeś tysiąc, tak. To powolutku zacząłeś mówić. Tak, a teraz pracuję nad poprawnością tych tysiąc słów, żeby to poprawnie wymawiać. No, ale nie poddawać się. Never give up. O. Angielskiego ja też uczę. No i myślę i myślę pewnie, że ty też tak myślisz, Filipciu. Oczywiście, ja zawsze tak myślę, tak jak ty myślisz. To prawda. Ale że no tak samo jest z naszym grzechem, nie? Z walką z naszym grzechem. Tak. Że jedno zwycięstwo albo jedna porażka jeszcze nic nie zmienia. Pytanie... kropel spadnie w tą skalę. Ile tych kropel spadnie, tak. I nawet jeżeli... przegraliśmy walkę, no to nie przegraliśmy wojnę. Ktoś tak powiedział. Jeżeli właśnie będziemy ciągle tą kroplą drążyć, to znaczy ciągle będziemy ją puszczać i ona tak systematycznie gdzieś tam będzie biła w tą skałę. Tak, i to pęknie. To w końcu przyjdzie przełom. Ojciec Jordan bardzo też dużo akcentuje akurat w tym temacie,
a o tej wytrwałości i stałości, o tym, żeby walczyć. I wiecie, że to jest nam bardzo bliskie, bo jesteśmy team walka. I też i walczymy na co dzień ze samym sobą. Walczymy też z naszymi grzechami, to co też Paweł pięknie powiedział, że da się, tylko trzeba chcieć. Nie? Bardzo ważna ta jest motywacja w naszym życiu, no bo no a kto nam daje tę motywację? No, Pan Bóg. I tylko. I tylko Pan Bóg. I jeszcze jedną rzecz może chwyćmy w tym naszym rozważaniu. Znowu przypomina przysłowie ojciec Jordan. Tak. Nie iść naprzód znaczy cofać się. Myślę, że to można odnieść do naszego życia w taki sposób, że jeżeli ktoś nie jest wytrwały i stały we wszystkim i w tym dążeniu do dobra, czyli w walce z jakimś tam grzechem, który nas może najczęściej nęka, ale też w jakimś staraniu się w pracy, czy w studiach, czy w pokonaniu jakiegoś takiego problemu życiowego, jeżeli ktoś nie jest wytrwały i stały, to nie tylko stoi w miejscu, ale się cofa. To prawda i też ogólnie to też tam nie oznacza, że jakoś tam, nie wiem, nie możemy, no, czy nie trzeba nam wracać do tej jakiejś naszej przeszłości, ale zawsze jest lepiej, jak jednak idziesz do przodu, nawet jak się tam obrócisz, ale ciągle idziesz, nie? Jakby, no. Tak. Czyli wytrwałość i stałość jest takim... Tak. I nawet jak, okej, okay, widzisz, aha, fajnie, no wtedy sobie poradziłem, dziękuję Ci bardzo, Panie Boże, idę dalej, nie? Nie będę rzucał na R. Kolejny odcinek, kolejne zachęty i upomnienia ojca Franciszka. Dzisiaj zachęta do wytrwałości i stałości. Możemy Wam tylko życzyć. Życzymy Wam motywacji, nie poddawajcie się. I walczmy razem, a to nam przyniesie radość i pokój i w końcu przyniesie nam owoce, których tak bardzo pragniemy. Trzymajcie się. Wytrwałości i stałości. Z Bogiem.